Myślę, że Bayern na własne życzenie przegrał ten mecz, bo jednak miał wszystko pod kontrolą, strzelił bramkę, na którą zasłużył. Robert miał jeszcze jedną sytuację, który trafił poprzeczkę, no i później ta kontrowersyjna sytuacja, po której no, powinien być rzut karny dla Bayernu i myślę, że to już by było po meczu. To by było 2-0 i Borussia Dortmund już by się nie podniosła. Tak, on miał dużo szczęścia, czyli bramkę na 1-1 dostała prezent, później jeszcze Marco Reus miał dwie sytuacje, po której też Borussia mogła w końcówce na swoją korzyść to rozstrzygnąć. No szkoda takich, że akurat to się tak rozstrzygnęło, że musiało zdecydować o tym, że te karne, bo jednak w przebiegu meczu to Bayern miał większą kontrolę, kontrolował to spotkanie. No a karne, no to już loteria, a poza tym no, tak słabo strzelającego Bayernu i tam tak przy tych dwóch pierwszych karnych poślizgnął dwóch zawodników. Ja myślę, że Robert zagrał bardzo dobre spotkanie, bo nie można powiedzieć, że bardzo miał swoje sytuacje, strzelił bramkę, bardzo ładną bramkę trzeba powiedzieć, bo nawet taki sposób, który wyszedł, próbował bramkarza, tylko odbiła słupka, że próbował zimokresy, patrzył co się dzieje, strzelił bramkę, no szkoda, że ta druga bramka nie padła, po której uderzył piłkę w poprzeczkę. A Kuba Błaszczykowski, trzeba powiedzieć, był niewidoczny. No, mało akcentów z jego strony. Miał udział przy tej bramce najwięcej, bo to od niego zaczęło się to podanie do Nikitariana i później Aubameyang strzela gola, ale tak poza tym no, trzeba powiedzieć bardzo słaby mecz Kuby.